Stary Rynek 1, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu, jak co tydzień zielonogórscy radni, tym razem są z nami Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie Kazimierzu. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Marcin Babiorowski, Platforma Obywatelska, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No i Panowie, dyskutujemy na temat spraw bieżących w Zielonej Górze. Jak posłuchamy, o czym mówi się w mieście, to głównie mówi się o remontach i o utrudnieniach, jakie z tych remontów wynikają. I ja nie będę mówił, że całe miasto jest sparaliżowane, bo to nieprawda. No, ciężko jeździ się głównie w okolicach dworca, w okolicach ulicy Batorego, bo trzeba objechać niestety zamknięty przejazd pod tym niskim, wąskim wiaduktem, który na szczęście będzie remontowany. Od tego, Panowie, chciałbym, żebyśmy zaczęli i ja powiem o tym, co usłyszałem wczoraj w Urzędzie Miasta. Miałem okazję rozmawiać z wiceprezydentem Krzysztofem Kaliszukiem, który powiedział, że tych remontów nie dałoby się inaczej zaplanować. Owszem, można by było rozłożyć je w czasie, ale wtedy z korkami czy utrudnieniami w tamtej części miasta walczylibyśmy półtora roku bądź dwa lata, a tak remontując czy prowadząc jednocześnie pracę przy Dworcowej, przy wiadukcie i kończąc trasę aglomeracyjną, jesteśmy w stanie to zrobić wszystko w pół roku. Panowie, dla Was jest to trafiony argument, czy nie do końca? Panie Kazimierzu. No moim zdaniem, tak w ogóle, to dobrze, że są takie prace przy budowie dróg w tym obszarze. Ja się cieszę, że to rozumiemy, bo ja też jestem kierowcą i też się denerwuję, bo taka prosta sprawa, no, ludzie jeżdżą pod tym wiaduktem chociażby zrobić zakupy w hipermarketach, które są w tamtej części miasta. Jest to ważne, bo to jest taka wizytówka miasta. Oczywiście. Pierwsze wrażenie, jaka jest Zielona Góra dla przyjezdnych, to jest właśnie ten widok, który jest poddawany teraz tym pracom remontowym. Natomiast niestety uważam, że mankamentem tych prac drogowych i remontowych jest to, że one toczą się w takim dosyć opieszałym tempie. I tutaj, ponieważ mamy do czynienia z ingerencją w taki bardzo newralgiczny fragment miasta, to brakuje takich jednak jakichś specjalnych rozwiązań, tak? A te remonty się toczą. Co się kryje, Panie Radny, pod pojęciem specjalne rozwiązanie? To znaczy, na przykład, jeżeli ja widzę, że o 15 przy pięknej pogodzie i optymalnych warunkach do pracy część ekip budowlanych ewakuuje się do domu, tak? To nie jest jakaś specjalna mobilizacja. Sprawiedliwie muszę powiedzieć, że przy wiadukcie przy ulicy Sulechowskiej prace toczyły się jeszcze o godzinie 16 i tam rzeczywiście pracowała duża ekipa i dużo sprzętu budowlanego. I takiej pracy byśmy oczekiwali. Panie Kazimierzu, wrócę do Pana. Platforma Obywatelska, Panie Marcinie, Pan też zauważa to, o czym mówi Pan Radny, że firmy, które realizują te inwestycje, ja też rozleję się trochę po całej Zielonej Górze, bo nie tylko w tej części miasta takie prace, czy podobne prace, bo mamy wiele inwestycji realizowanych w mieście, widać, że tam nie do końca ta praca idzie tak, jak powinno to funkcjonować. Pan jest chyba związany troszeczkę też z tą branżą budowlaną, tak więc? Tak, również prowadziłem roboty, znaczy akurat na kopalniach, ale to jest kwestia umów i zapisów w umowach tych terminów i nadzorów inwestorskich. Nie? I tutaj z tej strony oczywiście te uwagi widać i to należy ocenić negatywnie, że to jest jednak takie rozluźnienie w tych dobrych okresach, szczególnie pogodowych. I tutaj chyba inspektorzy nadzoru powinni jednak wymusić na wykonawcach pewne zapisy w umowach, żeby te jednak prace były większego tempa. Czy to można wymusić w pewien sposób, Panowie? Można wymusić te rzeczy. Od tego jest miasto, od tego są inspektorzy nadzoru, od tego są terminy, od tego są płatności. Przecież nic nie jest za darmo. Pieniądze są do pozyskania, inwestycje są do realizacji. Problem też jest w tym, że wiele tych inwestycji to jest zaprojektuj, wybuduj, czyli znowu te dokumentacje, pozwolenia, uzgodnienia przeciągają realizację tych prac budowlanych. Ja zawsze jestem zwolennikiem wykonywania inwestycji na podstawie projektów budowlanych i wykonawczych. Tak realizowałem to w PGNiG-u i to było skuteczne. Jeśli chodzi o remont Dworcowej, główna uwaga to jest to, że ulicy Dworcowej w ogóle nie przeprojektowaliśmy, dlatego ta aglomeracyjna jest super. Te dwa pasy w jedną stronę, dwa pasy w drugą stronę, ale ta Dworcowa moim zdaniem będzie generowała problemy, czyli trzeba było jednak wykupić ciągle, tak, czy jakieś ruchy z tymi terenami PKP zrobić, żeby jednak ta droga była nowoczesna. A kwestia. To jeszcze jedno zdanie i przejdziemy do. Tak, kwestia skumulowania i harmonogramu tych robót to chyba tutaj jest głównym problemem aglomeracyjnym. Od początku kadencji ona była przenoszona z roku na rok i tośmy niejednokrotnie podnosili, żeby przystąpić do realizacji tej aglomeracyjnej,
ona powinna być ukończona i kolejne roboty powinny być wykonywane, bo faktycznie źle się jeździ po ziemi. Panie Kazimierzu, wrócę do tego wątku, który pan poruszył przed wejściem na antenę. Państwo tego nie słyszeli, dlatego chciałbym, żebyśmy o tym powiedzieli. O tym, żeby ewentualnie pomyśleć na temat tego, żeby piesi mogli w jakiś sposób poruszać się w okolicach tego wiaduktu, bo o ile samochodem tam nie powinniśmy jeździć, to chyba nie ulega żadnym wątpliwościom, to jakieś rozwiązania dla pieszych ewentualnie można byłoby wprowadzić, szczególnie, że panowie stwierdziliście tutaj zgodnie, że tam nie za dużo póki co na tych placach budowy się dzieje. No moim zdaniem można by było tak zrobić, dlatego że chociażby jak dopiero niedawno była przebudowywana stacja Zielona Góra, tam przecież pasażerowie, był zamknięty tunel, przechodzili przez tory, tak, była organizacja specjalna ruchu. Też no, było to mniej bezpieczne niż chodzenie tunelem, ale ten ruch był w taki sposób zorganizowany i prowadzony. I tutaj, tak jak wczoraj podchodzili ludzie, nikt tam nie pracował pod tunelem, tak, i widzą, że jest 30 metrów do przejścia, a muszą zrobić 3 kilometry, żeby się dostać do centrum miasta, tak, więc tutaj brak jest jakby jednak zrozumienia tej szczególnej sytuacji, że bardzo duże dzielnice są odcięte od drugiej części, od tej centralnej części miasta. Jeszcze chciałem wrócić do tego, że też szkoda, bo to, że te prace się toczą, że one jednak nie mają takiego charakteru, mówię o tych pracach przy dworcach, takiego charakteru, no, takiego rozmachu i na miarę wielkości Zielonej Góry, tak? Bo tak naprawdę można powiedzieć, że remont dworcowy to jest wymiana asfaltu na tej ulicy i kostek polbrukowych. Więc tutaj, mimo bardzo wielu informacji przygotowywanych również przez zespół doradców, z którym radny, współpracowałem. Zabrakło rozwiązań jakichś takich szerszych dla, nie wiem, podróżnych? Oczywiście, tak? No, wystarczy pojechać, zobaczyć, w jakich doskonałych warunkach teraz pasażerowie na różnych stacjach, również w mniejszych miastach, mogą na przykład oczekiwać na przesiadki, tak? Mają dostęp do pełnego zakresu usług, do jakichś tam punktów handlowych, gastronomicznych. To wszystko już jest w bardzo wysokim standardzie, tak? A u nas ponosimy duże koszty, tak? Bo mamy tą bardzo dużą ingerencję w ten ruch drogowy. Oczywiście, tak. A efekt będzie nowy asfalt, będzie ładniej, tak? Ale i czasem podnoszono, że a przecież to kosztuje dużo pieniędzy, tylko mamy kolejne inwestycje w hipermarkety, wielkie galerie handlowe w Zielonej Górze. Nie wiem, czy tam, gdzie jest Focus Park, teraz będzie wydatkowane 100 czy 200 milionów, a niestety prezydent miasta nie przygotował oferty dla tego typu inwestorów, tak, żeby inwestycję miejską połączyć z zapewnieniem właściwego poziomu usług i ciągów pieszych, przestrzeni takich publicznych w tak reprezentacyjnym miejscu. Platforma Obywatelska to jeszcze wątek w tym. Ważny wątek przy realizacji dworcowej to jest to, że pominięto uwagi przedsiębiorców. Oni byli zaskoczeni. Te firmy mogą zbankrutować i było na Komisji Gospodarki spotkanie z przedsiębiorcami. Miasto ich nie informowało, nie zapewniło lokali zastępczych, dojazdu. Przecież tam są apteki, kwiaciarnie, sklepy, hotel. To wszystko może ulec problemom finansowym. To mogą być problemy finansowe. Przedsiębiorcy zgłaszali brak diagnozy i analizy z miastem, jest dla mnie ogromnym problemem. Mali i średni przedsiębiorcy bardzo mogą ucierpieć przy tym remoncie. Kolejną sprawą to jest udrożnienie przejścia pomiędzy właśnie wiaduktem przy Batorego. Tutaj Mariusz Marchewka to zwrócił uwagę, bo mieszka akurat w tej lokalizacji. Też do naszej redakcji zwraca się z prośbą o pomoc. Po zakończeniu robót, jak oni kończą o 15-16, powinno być czasowe udostępnienie. Zokiści nie powinni pilnować, żeby nikt nie przechodził, tylko powinno być to zabezpieczone, może wydzielone, oznakowane. Może pomóc bezpiecznie. Oczywiście, że ludzie tak będą przemykali. W końcu to się może skończyć, odpukać jakimś wypadkiem. Dlatego należy mieszkańcom pomóc, bo 3-4 km nadrabiać z wózkiem czy spacerem to nie jest dobre rozwiązanie. I to jest główny błąd, to zaskoczenie mieszkańców. Oni nie wiedzą, że to będzie trwało pół roku, czy rok, czy 3 miesiące. Wiedzą, że jest zamknięte i to zacznie w końcu kumulować negatywne emocje. Ale przy tym tempie prac, to my też nie wiemy, czy będzie... Teoretycznie ja usłyszałem, że do 30 września, ale czy to tak się zakończy, czy nie, to trudno wyrokować, bo jak popatrzymy na różne inwestycje, które dzieją się w Zielonej Górze, na przykład wczoraj odwiedziliśmy z kamerą telewizji Zielona Góra Park przy Park Sowińskiego, przy Konstytucji,
I tam usłyszeliśmy, że jest obsunięcie tych prac, ma to związek z budową tej przepompowni wody, która ma doprowadzić wodę na Wzgórze Winnej do Parku Tysiąclecia. Tam pojawił się jeszcze pomysł, żeby odprowadzić deszczówkę, która ewentualnie czasami przy tych obfitych opadach zalewa rektorat przy ulicy Licealnej, ale to już generuje, że te prace nie zakończą się w maju, tylko w czerwcu albo na przełomie nawet czerwca. Ale jeżeli proszę można wejść panie słowo, radny. Bo tak, na odcinku między dworcem PKP a dworcem PKS-u czterech ludzi. O 15 już praktycznie kończą robotę. Na odcinku od PKS-u do ulicy Batorego też czterech ludzi, tak? A potem gdzieś tam na początku września będzie informacja, no tak, ale znaleźliśmy nowe sieci jakieś, których nie było w planach i dlatego o rok będzie przedłużenie, tak? Więc to jakby teraz widać, że wykonawca podchodzi, no tak nie do końca w sposób taki zdeterminowany do tych prac, no tak delikatnie czyli mówiąc. Po prostu tak? Karać może w jakiś sposób, nie wiem, czy miasto ma do tego instrumenty, to już tak na koniec tego wątku, bo chciałbym, żebyśmy ogromna, tak, o rewitalizacji, jest. Ale proszę, proszę panowie, to karać, nie wiem, nadzorować, cały czas być obecnym. Ja widzę problem w tym, że jak ja miałem dokumentacje wykonawcze, miałem dokumentacje budowlane, ja mogę zrobić harmonogram realizacji pracy. Dzisiaj superintendenci robią swoje, uzyskują pozwolenia, odstępstwa, uzgodnienia, tak? Pewne analizy, nie? Wykonawcy, czyli roboty budowlane, czekają na rozwiązania projektowe. To zawsze przynosi negatywne skutki w procesie budowlanym. Dlatego zawsze uprzedzałem, zróbmy te dokumentacje. Dzisiaj wszystko jest na szybko, PFU, zapisy, rozlewamy ten proces budowlany. To jest błąd. Ma być dokumentacja, pozwolenie i realizacja robót budowlanych i koniec. I zobaczymy, czy te prace rzeczywiście w terminie, czy im bliżej jej zakończenia tych prac, czy ten postęp będzie widać przy wiadukcie. A to bardzo ważna informacja dla naprawdę sporej części Zielonej Góry, bo i Obywatelska, i Osiedle Zastalowskie, i dalej jeszcze Czarkowo, to jest kilkanaście tysięcy, jak nie kilkadziesiąt tysięcy Zielonogórzan, którzy przez najbliższe miesiące, bo prawdopodobnie do końca września, o czym wspominałem, będą musieli się z tym remontem borykać. Panowie, o rewitalizacji chciałbym, żebyśmy podyskutowali, bo dawno o rewitalizacji w tym studiu nie mówiliśmy, ale nie o rewitalizacji, jaką znamy do tej pory, czyli Wzgórzach Piastowskich, Parku Winnym, Dolinie Gęśnika, a o, ja użyję takiego określenia, usłyszałem to, panie Kazimierzu, od pana, o twardej rewitalizacji. O, szanowni państwo, podwórkach, o starówce, o kamienicach, bo rzeczywiście o terenach wypoczynkowo-rekreacyjnych, takich enklawach zieleni mówimy w Zielonej Górze bardzo dużo, a rewitalizacja to też takie miejsca, zapomniane podwórka, a w okolicach starówki takich miejsc mamy bardzo dużo. Panie radny, zacznę od pana. Rzeczywiście pan czuje taką potrzebę, żeby w Zielonej Górze bardziej skupić się też w tym procesie rewitalizacyjnym na tym, co dzieje się na starówce? Oczywiście uważam tutaj, czuję bardzo duży niedosyt, ale przede wszystkim mieszkańcy żyją w fatalnych warunkach. Są całe enklawy, takie kwartały w Śródmieście, jak chociażby okolice ulicy Sowińskiego, czy Zamkowej, czy nawet Kupieckiej, na niektórych odcinkach od dawnej Goplany do ulicy Wrocławskiej, gdzie właściwie stan budynków, podwórek jest taki, jak można powiedzieć, jak w 1945 roku. Są nietknięte. Wehikułem czasu nas pan nieźle cofnął do momentu zakończenia wojny. Niektóre miejsca niestety remontami. Jak się wejdzie do klatek schodowych, to wrażenie jest jeszcze gorsze. Nie ma oświetlenia, są jakieś z lat 60. tablice informacyjne. Komunalne mieszkania. I tam jest struktura z udziałem miasta. Być może jakieś pojedyncze mieszkania są sprzedane, a może nie. Więc to są takie enklawy bardzo kontrastujące już z wieloma budynkami wyremontowanymi nakładem wspólnot mieszkaniowych, tymi może bardziej współczesnymi, myślę, ocieplonymi. W naszej redakcji daleko też nie trzeba więc, szukać. Więc takich miejsc, po prawda? Pierwsze, niedobre jest to, że to serce miasta, a przecież to jest wielki atut Zielonej Góry, która nie została zburzona w czasie wojny. I to jest też jeden z powodów tego, że mamy tak dużą substancję, jak na takie tej wielkości miasto przedwojenną. I zamiast wydobyć piękno tej wartościowej zabudowy, zlikwidować te niepotrzebne jakieś tam baraczki, komórki czy rudery, które w ogóle nawet niektóre nie są użytkowane w ogóle,
żeby wyczyścić przestrzeń, żeby zagospodarować podwórka, no to trzeba było się tym zająć. I myśmy wielokrotnie o to apelowali, zapraszaliśmy specjalistów, ja zapraszałem na komisję gospodarki, dyskutowaliśmy o tym. W ślad za tym pozmienialiśmy wiele planów dotyczących Śródmieścia, natomiast, bo ktoś może powiedzieć, no tak, ale skąd pieniądze, to drogo kosztuje. No właśnie, zaraz będę o to pytał. I problem jest taki, że Zielona Góra miała położone 58 milionów euro w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych i to te pieniądze były ciężko wywalczone w postaci różnych działań, bo to nie było tak, że te pieniądze mieliśmy zagwarantowane. Oczywiście, nikt ich nie przeniósł i nie położył. Tylko jakby przebiliśmy się do grona 16 miast, 18 miast wojewódzkich, które skorzystały, właśnie 17 miast, no nie, wszystkie miasta wojewódzkie skorzystały, tak, tylko że Bydgoszcz i Toruń mają jeden wspólny ZIT. I myśmy dostali ogromne pieniądze. To są jakby takie, można powiedzieć, no, centralne pieniądze, tak? Ta decyzja, gdzie ten strumień pieniędzy popłynie, była naprawdę zapadła w wąskim gronie. Bo potem się konsultowało, czy może takie podwórko zrobimy, czy inne, ale i tak brakuje pieniędzy na podwórka, ale jakby błędem tych ZIT-ów było to, że kilku decydentów w Urzędzie Miasta, dosłownie może dwóch, może trzech, może czterech, zadecydowało, gdzie płyną te pieniądze i nie były to osoby, które lubią zielonogórską starówkę. Panie Marcinie, ja pytanie do pana postawię troszeczkę inaczej z racji tego, że pan jest kandydatem na kandydata na prezydenta. Czy pan czuje, że kolejna kadencja w Zielonej Górze, czy następne lata, to może właśnie być potrzeba takiej rewitalizacji starówki, tych podwórek, to o czym mówił przed chwilą pan radny. Nie wiem, czy wówczas będą dostępne tak wysokie środki, bo prognozy są różne, co jeżeli chodzi o pieniądze europejskie, ale czy pan widzi rzeczywiście taką potrzebę i czy to może być taki plan na przyszłość, taka rewitalizacja, kompleksowa rewitalizacja starówki, tych zapomnianych podwórek? Znaczy ja wierzę w to, że eksperci z miasta przygotowali odpowiedź na to pytanie już w tym GPR-ze. Bo dobrze, że został odsunięty w czasie, były spacery studialne, były wniesione uwagi, poprawy obszarów zdegradowanych, obszarów rewitalizacji. Jest powołany komitet do spraw rewitalizacji, który będzie nadzorował procesy, które będą aktywizowały. Tutaj bardzo fajna uwaga, bo ucieknie mi wątek, ten komitet podjął decyzję o tym, żeby rewitalizować przestrzeń za kinem Nysa tutaj niedaleko. Tak więc bardzo dobrze. To już chyba pokazuje, że ten kierunek jest. I te prace zostały pogłębione i teraz się musimy skupić na, jest analiza gospodarcza, przestrzenna, społeczna. To był kluczem sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. Te uwagi, co mówi tutaj pan radny Łatwiński, są kluczowe. Ja bym chciał, żeby miasto korzystało z dobrych przykładów. Lublin na przykład odtworzył tak zwaną ulicę rzemieślniczą. To były stare ulice, te zanikające zawody. Wprowadził pewne narzędzia w GPR-ze, które ułatwiły właśnie tym przedsiębiorcom, którzy się nie mogą rewitalizować na rynku skomercjalizowanym, prowadzenia właśnie takich typowo charakterystycznych usług dla mieszkańców, były odtwarzane historyczne. Czyli ja mam nadzieję, że ta analiza kanalizacji, dojazdów, dróg, nie tylko tej zieleni, która na przykład jest realizowana na obrzeżach miasta, tych parków, ale tam te inwestycje właśnie poprawią jakość tej przestrzeni. I dzisiaj widzę dużą zaletę właśnie w Komitecie Rewitalizacji, w konsultacjach, które muszą być teraz prowadzone do tych procesów społecznych oraz do twardych zadań inwestycyjnych właśnie w tych kwestiach zdegradowanych. I dzisiaj my z pozycji radnych będziemy to oceniali. Dobrze, że Urząd Marszałkowski wstrzymał ten GPR, dobrze, żeśmy go wzmocnili, poprawili. Teraz będziemy oczekiwać właściwych działań, ale też brania przykładu. Właśnie przykładu na przykład z Lublina, przykładu z Łodzi, gdzie Łódź praktycznie jest liderem w rewitalizacji w Polsce. Ona odżywa bardzo gospodarczo, prowadza klastry biurowe, aktywizuje stare, zdegradowane tkanki, fabryki, które są przerabiane na biura, na usługi, na coś, co służy mieszkańcom. To więc mam nadzieję, że miasto skupi się. Nie mamy architekta miasta, to jest główny problem. Znowu nie mamy tej wrażliwości przestrzeni, ale o to te miasta, właśnie, które wymieniłem, jak Lublin, Łódź, one właśnie mają te jednostki ogrodników miasta, plastyków miasta, architektów miasta. Ten proces jest wtedy zdomknięty, całościowy. Myślę, że panowie bardzo, nie spieszmy się. Ale zwróćmy uwagę, przykład Zielonej Góry, no bo tam, gdzie są wykonywane prace w ramach rewitalizacji w Śródmieściu, no to jest zaułek za teatrem, tak? No i dobrze, bo to tu przestrzeń się była fatalna, po ale sąsiedzku oczywiście. Tam akurat jest niewiele zabudowy mieszkaniowej. To prawda. A drugie miejsce, no to są bardzo duże prace
przy Filharmonii, w miejscu, które było przedmiotem rewitalizacji jakieś 10-12 lat temu. Wyglądało może no, nie tak elegancko jak po tej rewitalizacji, ale w zasadzie tam było wszystko zadbane, porządne. Czyli rozumiem, że pan by te środki przesunął, panie radny, w inne miejsce no, po prostu. No po prostu miejsce dobrze wyglądające chcemy jeszcze tak dopracować, żeby było no, jeszcze być może lepiej, w lepszym stanie. Ale ja mówię, sytuacja w takich miejscach, jak chociażby cały ten obszar ulicy Zamkowej Wandy, no to jest tak fatalna i tak kompromitująca Zieloną Górę, że ja oczywiście tam, gdzie 10-12 lat temu była już rewitalizacja, no tych pieniędzy tam nie wydawał, tylko przesunął tam, gdzie ludzie mieszkają w fatalnych warunkach, tak, żeby nie pogłębiać tych procesów takich degradacyjnych. No to miejmy nadzieję, że wydarzy się tak, że kolejnej kadencji, bo wszystko na to wskazuje, że w tej już takich zadań się nie podejmie, że rzeczywiście ktoś zwróci uwagę na ten problem, bo sprawa jest, jak panowie mówicie, paląca. Króciutko jeszcze na koniec, dwie minutki nam zostały. Ja mam informację wczoraj od wiceprezydenta Kaliszuka, informację o tym, że ogród botaniczny i mini zoo zostaną rozbudowane. Co panowie na to? Króciutko, po jednym zdaniu. Motylarnia ma się pojawić, papugarnia, nie wiem, czy te plany są panom znane, czy nieznane. Taka rozbudowa ma się pojawić. To miejsce z potencjałem to ważna informacja, bo wiem, że wcześniej w przeszłości pojawiały się głosy, że to takie plastikowe, kiczowate miejsce, ale ludzie, chyba 100 tysięcy osób rocznie potrafi odwiedzić minizo, tak więc jedni z tego plastiku się śmieją, a inni z dziećmi do tego plastiku po prostu innych ciągnie. Panie Kazimierzu, dobra informacja dla Zielonej Góry, jak pan to odbiera? To znaczy, myślę, że sukces frekwencyjny ogrodu botanicznego i mini zoo wynika między innymi z tego, że Zielona Góra ma w sumie niewiele miejsc takich no, gwarantujących odpowiednią ofertę. I no, jak już nie ma gdzie, to do mini zoo, rozumiem, tak? Wynika to, no nie wiem, trochę z, no bo na przykład są takie miasta jak na przykład Głogów, tak? Gdzie jest Odra, gdzie można wzdłuż Odry spacerować, tak? Pójść do kawiarni na Ostrowie Tumskim przy porcie, więc jakby też są warunki naturalne. Tutaj stworzenie nawet stosunkowo niewielkiej atrakcji, bo to, o czym tyle razy mówimy, to mini zoo. No to jak byłem w parku Krasnalab Nowej Soli, to tam zoo, które tam się znajduje, jest no, chyba większe niż nasze mini zoo. Jeszcze w parku Krasnala nie byłem, tak więc się nie wypowiem. I jest to po prostu no, tak naprawdę niewielki obiekt, ale ten jakby deficyt tej oferty rekreacyjnej w Zielonej Górze powoduje, że to miejsce cieszy się popularnością. Kropkę muszę postawić, bo zbliżamy się do końca. Marcin Babierowski, widzę, że z uśmiechem pan tak o tym mini zoo. Jeden apel, to bym prosił miasto, by przedstawiło koncepcję i pomysły, żebyśmy nie bazowali na tym, że chyba będzie coś albo nie będzie. Na pewno trzeba rozbudować istniejące zoo, bo to jest one jakieś takie skarlałe. Musimy na pewno zostawić te elementy dla małych dzieci i tej takiej rekreacji, czy te kinderbale, ale ja bym postawił na pewno na ogród dendrologiczny, na ekspozycję tego drzewostanu zabytkowego, bo my tam specjalnie musimy dużo pieniędzy w to wkładać. Tam już ten park jest od wielu lat jeszcze. Ja bym powiedział, sam uczyłem się w technikum drzewnym. Myśmy niejednokrotnie chodzili tam i oceniali te drzewostany i naprawdę wbudowanie troszeczkę tych pieniędzy i pokazanie tych drzewostanów charakterystycznych, zabytkowych będzie miało ścieżki rekreacyjne, ścieżki rowerowe, ławki o rewitalizacji tych oczek wodnych. To moim zdaniem miałoby większą wartość naukowo, żeby to też było połączone z uniwersytetem, bo nie róbmy tylko tych plastików i nie kierujmy tylko na taką bieżącą rekreację. Jednak tą naukową, jednak dydaktyczną część też rozbudujmy, bo to będzie w przyszłości dużą wartością. No i zobaczymy, czy władze miasta takich uwag wysłuchają, bo myślę, że do końca roku, z tego co wiceprezydent Kaliszuk mówił, do końca roku te inwestycje mają tam zostać. Nie musimy aż tak mają być zrealizowane. Panowie, pięknie dziękuję za obecność w naszym studiu, za to, że przybliżyli panowie naszym widzom to, co dzieje się na bieżąco w mieście, że poznaliśmy wasze opinie. Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Marcin Babierowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję państwu za uwagę. To był Stary Rynek 1. Do zobaczenia.